Już kolejną niedzielę jesteśmy tymi, którzy słuchają o tym wszystkim, co działo się nad Jordanem, gdzie działał i nauczał Jan Chrzciciel. Niejako dołączamy do tych wszystkich ludzi, którzy do niego przychodzili, aby przyjąć chrzest, aby wyznawać swoje grzechy, aby doświadczyć i dostąpić oczyszczenia. Ale wiemy też, że nie tylko po to przychodzili ludzie do Jana Chrzciciela, bo również wielu ludzi różnych zawodów, różnych profesji, różnego stanu, przychodzili do Jana Chrzciciela, aby zaczerpnąć u niego różnego rodzaju porady. Wielu przychodziło i pytało, co mamy czynić? Powiedz nam, co powinniśmy czynić, aby to nasze życie nabrało sensu, miało jakąś wartość. I wiemy, że Jan Chrzciciel udzielał konkretnych rad przedstawicielom różnych profesji. I oni odchodzili i starali się według tych rad, wskazówek żyć i postępować. Dzisiaj słyszymy, że Jan Chrzciciel daje świadectwo. Daje świadectwo temu wszystkiemu, czego on sam doświadcza. To ja ujrzałem i daję świadectwo. Tak mówi w dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel. Wyraźnie wskazuje na Jezusa, jak twierdzi, który był przed nim, a wiemy z tego naszego ludzkiego punktu widzenia, że Jan Chrzciciel począł się wcześniej w łonie swojej matki Elżbiety. Ale kiedy mówi o Jezusie, że Jezus był wcześniej niż on, wyznaje swoją wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym. Tym, który trwa od wieków, który nie ma początku ani końca. To jest jego świadectwo. Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Mesjasza, na tego, który ma przyjść, na którego oczekuje cały naród wybrany, cały Izrael. I wiemy, że Jezusa określano i określa się, można powiedzieć, różnymi imionami. Syn Boży, Emmanuel, Jezus, Mesjasz, Chrystus. I dzisiaj do tych określeń Jan Chrzciciel dołącza jeszcze jedno. Kiedy widzi podchodzącego ku niemu Jezusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To sformułowanie jest nam znane, bo słyszymy je podczas każdej mszy świętej, z taką małą różnicą, że jest to, kiedy podnosimy ciało Chrystusa, mówimy: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan, mówiąc o grzechu, nie grzechach, tylko mówiąc o grzechu w liczbie pojedynczej, ma na myśli, można powiedzieć, całe zło świata, sumę wszystkich naszych grzechów, które są gładzone, zgładzane przez właśnie Chrystusa. Oto baranek Boży. I kiedy Jan Chrzciciel mówi o Chrystusie, że jest to baranek Boży, to na pewno w sercach tych wszystkich i umysłach tych ludzi, którzy słyszeli te słowa, zrodziło się tylko i wyłącznie jedno skojarzenie. Baranek. Doskonale wiedzieli, że to
jest nawiązanie do wielkiej historii narodu wybranego. Wiedzieli, że krew baranka w Egipcie uratowała wielu od śmierci, pierworodnych Izraela od śmierci, bo gdzie była krew baranka, to te domostwa omijał, te rodziny omijał anioł śmierci. Tam śmierć nie zaglądała. Baranek, istota krucha, niewinna, pokorna. Można powiedzieć taka słaba, ale jaką wielką moc posiada. I właśnie na tę wielką moc wskazuje dzisiaj Jan Chrzciciel, że ten, na którego patrzy, ma moc zgładzić grzech świata. Wskazuje na niego jako tego, który przyszedł nas zbawić i odkupić. Czy przyjmujemy tę naukę Jana Chrzciciela? Czy ona, ta nauka, te słowa Jana Chrzciciela przemieniają nasze umysły, nasze serca, nasze sumienia? Czy one mają moc przemienić nasze życie, naszą mentalność? Bo Jan wypowiada te słowa z wielkim przekonaniem i z wielką wiarą, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem, jest tym, na którego oczekiwali prorocy, którego przepowiadali prorocy, na którego czekał cały naród izraelski. I wreszcie przyszedł. Ilu uznało tę jego obecność i uwierzyło, że to jest właśnie ten? Sam Jan też miał wiele pytań, zadawał te pytania. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jan, wiemy, otrzymał odpowiedź od Jezusa, kiedy Jezus wskazuje na to, co się dzieje wokół Niego, wokół osoby Jezusa. Są uzdrowienia, są uleczenia, dzieją się wspaniałe rzeczy. To wszystko dzieje się, co przepowiadali prorocy. Jan uwierzył i daje świadectwo. Zobaczył, ujrzałem i daje o nim świadectwo. On jest Synem Bożym. My też jesteśmy świadkami wielu cudów, znaków, które działy się, dzieją i dziać będą w życiu wielu ludzi wierzących i pewnie też dzieją się i w naszym życiu. Jesteśmy tymi, którzy słuchają różnego rodzaju porad, słuchają różnego rodzaju informacji, starają się wśród tych wielu porad, informacji znaleźć te, które będą służyły naszemu dobru. Ale czy zwracamy uwagę na te najważniejsze informacje, które zawarte są w Słowie Bożym? Czy jesteśmy wrażliwi na te świadectwa, które dają nam ci, którzy doświadczyli prawdziwej mocy Jezusa Chrystusa? Czy dajemy wiarę temu świadectwu, które nam daje dzisiaj święty Jan Chrzciciel? Czy jesteśmy tymi, którzy przyszli nad Jordan i posłuchali wskazówek Jana Chrzciciela i wrócili do swojej codzienności z tym wielkim przekonaniem, które jest w stanie przemienić nasze życie? Czy podczas każdej mszy świętej, w której uczestniczymy i słyszymy słowa oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, wierzymy w to, co słyszymy i na co patrzymy? Czy wypowiadając słowa Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami i obdarz nas spokojem. Czy my w to głęboko wierzymy, jesteśmy przekonani, że Jezus może to uczynić? Jan ujrzał i dał świadectwo.
My też widzimy, ale czy dajemy świadectwo naszym codziennym życiem, że Jezus jest tym, który miał przyjść, że jest Synem Bożym, że jest Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata? Czy my w to wierzymy?